Trzecia naklejka, wjeżdżamy na rejony, jest druga w nocy, więc wybaczcie, że mówię szybko i niewyraźnie, ale po prostu chcę iść spać, a muszę dla was nagrać piękny oczywiście materiał, gdzie rozwiążemy sobie konkurs, który rozpocząłem 3 tygodnie temu, ale na starcie materiału, oprócz jeszcze tego, że zaraz wyjdzie intro, chciałbym was serdecznie zachęcić do subskrypcji kanału, abyśmy do końca 2018 roku wbili 200 subskrypcji. Na pewno z tej okazji zorganizuję dla was o wiele większe niż dzisiaj, będę rozwiązywał konkurs i tak jak mówię, no prosta rzecz, zjeżdżacie pod ten materiał, klikacie magicznie przycisk subscribe lub subskrybuj, zależy jaki macie język odpalony w telefonie, ten czerwony guziczek, a następnie zaznaczacie szary dzwoneczek. Jeśli jesteście na komputerze, to oprócz zaznaczenia szarego dzwoneczka upewnijcie się, że potwierdziliście, że chcecie otrzymywać powiadomienia, więc po prostu dzisiaj przechodzimy do materiału, teraz wyjdzie szybkie intro, no i co, po tym intrze błyskawicznie rozwiązujemy konkurs, jeszcze zagramy sobie w Clasha, jest to 7 odcinek z tej serii, no i co, intro, lecimy! Okej, jesteśmy już po intro, ja jestem w zakładce video. No i zobaczcie sami, że 5 godzin temu, bo dzisiaj jest poniedziałek, tak jak mówię, 30 lipca, wczoraj w niedzielę, 5 godzin temu to było, wrzuciłem na kanał najnowszy film. Lord Ignacy ocenia Netto, sklep, czyli jakby supermarket, parodia w Ignacy, bo właśnie mój kolega w tym materiale, w Igance, sorry, bo właśnie Ignacy wystąpił w tym materiale, był w sumie jego głównym prowadzącym. No ale naprawdę nad tym materiałem się napracowaliśmy, ja stworzyłem miniaturkę, zmontowałem film i nagrałem, Ignacy występował i naprawdę pokazał fajną grę aktorską, więc myślę, że ten materiał zasługuje na waszą również łapeczkę w górę, gdybyście już skończyli, znaczy no obejrzyjcie ten materiał do końca, zobaczcie kto wygra i po prostu wbijcie na ten materiał, w razie czego link w opisie i adnotacja w prawym górnym rogu, więc zapraszam serdecznie. Ja tutaj sobie odpalę ten filmik, żeby nie było, będzie mój głos. Okej, był mój głos. Wow, oj spokojnie, wow. Ej, to serio. Ja pierdzielę, 130 wyświetleń w ciągu 3 tygodni, to jest jeden z najpopularniejszych, no nie z najpopularniejszych, ale z popularniejszych filmów na moim kanale. 16 polubień, 2 dislajki, tylko 2 dislajki, 16 polubień. Serio, dziękuję wam moi drodzy, podnieciłem się, że wbiliśmy 16 polubień, ale jak 16 polubień to co, 16 komentarzy? Zobaczmy, 20 komentarzy, a więc 4 osoby nie zostawiły łapki w górę, co je dyskwalifikuje. Ulala, dobra, zobaczmy w ogóle, kto napisał komentarze. Dawid Margol, Double Kill, Barty Nine, Igancy, Dziadek Polski, Maciek Wiśniewski, Marzec Gameplay, Marzec TV, a nie, Marzec TV się nie kwalifikuje, nie napisał, czemu chce wygrać. Bartek U, Bartek Mia Games, Hiaven R, Boxdel, Cecylia Woźniak, Kaczorek, Szymon Kwaśniewski i raperzy i w ogóle. LOL, i wszyscy, 19 osób napisało, czemu chcę wygrać dzisiejszy konkurs, czyli kartę podarunkową Google Play o wartości 20 zł. Okej, nie przedłużam. Przechodzimy do konkursu, wbijam się już na stronę. Jak widzicie, wszystko będzie losowane według prawa na stronie Sunracers, czy jakoś tak.com. Link do stronki znajdziecie w opisie. Wystarczy teraz wkleić link mojego materiału, on już jest wklejony. Load comments, czyli załaduj komentarze. W tym momencie widzicie wszystko na żywo, to jest ten materiał, oczywiście jak widzicie jest to jego miniaturka. I tutaj macie nazwę, Londik 20 comments, no i dobra. Jedna osoba nie bierze udziału, bo nie napisała poprawnie komentarza. Zobaczymy, kto tutaj wygrywa. Randomly pick winner, pick the most liked recent comment. Oczywiście nie będziemy bierali najbardziej lajkowanego komentarza. Ja wszystkie lajkowałem ogólnie komentarze, które tam właśnie pisały, były napisane na temat konkursu. Ale bierzemy oczywiście osobę randomową. Więc klikam przycisk zwycięzcy dzisiejszego. Uwaga, kto wygrywa? Kartę podarunkową Google Play o wartości 20 zł. I uwaga. Kto wygra? Kaczorek! Kaczorek, jeden komentarz, 2 polubienia komentarza. Chciałbym wygrać, bo nigdy nie wygrałem żadnego konkursu i potrzebuję pieniążki na jakąś fajną grę. No to widzisz, Kaczorek, to jest twój pierwszy konkurs, który w historii twojego życia wygrałeś, a po drugie będziesz miał właśnie pieniążki 20 zł na jakąś fajną grę. Gratuluję ci z całego serca, że dzisiaj wygrywasz konkurs o wartości 20 zł karta Google Play i leci do ciebie, skontaktuję się z tobą drogą prywatną za pomocą pewnie Messengera czy tam Facebooka. Przedtem oczywiście powiadomię cię, że jesteś zwycięzcą w sekcji komentarzy poniżej. Mogę to nawet zrobić w sumie teraz. Już jedziemy tutaj, Kaczorek. On tutaj był gdzieś na dole, przed chwilą go czytałem, dokładnie tak. Odpowiadamy ci, Kaczorek, od razu ci zaserduszkuję komentarz, bo stałeś się zwycięzcą dzisiejszego konkursu i w sumie jedynego konkursu na moim kanale, więc naprawdę gratuluję ci. No dobra, napiszmy ci komentarz. Kaczorek, nagrywam.
Teraz, nie, czekaj, to dziwnie brzmi troszeczkę, może po prostu napiszemy, może wygrał. Kaczorek, stałeś się zwycięzcą. Dobra, bo to tak będę zdyktował literki jak analfabeta, to po prostu widzimy się po cięciu. No i moi drodzy, tak jak mówiłem wcześniej, Kaczorek stał się zwycięzcą mojego pierwszego konkursu na tym kanale. O kartę podarunkową Google Play o wartości 20 zł. Kaczorek napisał jeden, zgadzający się z wymaganiami komentarz. Mam nadzieję, że również, sorry, druga w nocy, że również Kaczorek zalajkowałeś ten materiał, a jeśli nie, to zalajkuj go lepiej dla swojego bezpieczeństwa. Oczywiście mam nadzieję, no na pewno subskrybujesz kanał i mam nadzieję, że masz dzwoneczka zaznaczonego, zresztą się upewnij. Napisałem do Kaczorka informacje na YouTubie, zaraz wysyłam do niego komentarz. Kaczorek stał się zwycięzcą konkursu o kartę podarunkową Google Play wartości 20 zł, gratulacje. No i poniżej napisałem dodatkowe informacje, wysyłamy ten komentarz. No i Kaczorek prawdopodobnie jutro rano czy tam gdzieś po południu ogarnie, że wygrał konkurs. Mam nadzieję, że będzie się z tego bardzo cieszył. A tymczasem przejdźmy do dzisiejszego materiału z Clash Royale. A przypominam, że gdybyście chcieli zobaczyć więcej konkursów na moim kanale o jakieś tam karty podarunkowe Google Play czy Passive Card na przykład, to wystarczy, że pod tym materiałem zostawiliście 20 polubień, co by automatycznie pobiło rekord tego materiału, 16 lajków. No a gdybyście nie dali rady, to po prostu wystarczy 200 subskrypcji na kanale, więc każdy was subuje i tyle, nie? Więc ja przechodzę do Clash Royale i po prostu lecimy do gry. Okej, moi drodzy, jak widzicie, Clash Royale już mi się ładuje. Serio, kurde, chciałbym wygrać jak Kaczorek, nie? Ale no dobra, no przecież ja sobie już tych 20 złotych Google Play'a no nie wezmę. Kaczorek jest zwycięzcą, pewnie do mnie napisze. Clash Royale, właśnie. Co się zmieniło w Clash Royale? Po pierwsze, moi drodzy, jestem podjarany, bo jestem w bardzo dobrym klanie, który mogę wam od razu polecić. Jest to klan o nazwie Polska. Klan szuka aktywnych graczy, dążymy do top200.pl. Mało nam brakuje, faktycznie mało, bo mamy 41 tysięcy koron, mieliśmy jeszcze dzisiaj 41 600. Musiało tutaj odejść kilka osób, no faktycznie 5 osób odeszło albo zostało kichniętych ze brak aktywności. Mało nam brakuje, chcesz pomóc, wbijaj. Elder jest za 800 donatów plus 4 minimalnie ataki na Clan Warsach, bo oczywiście w Clash Royale są Clan Warsy, ale to tłumaczyłem w poprzednim materiale, więc jakby co, zobaczcie go sobie, jest on oczywiście publiczny na kanale. Tutaj oczywiście na CW moi koledzy sobie fajnie radzą, niektórzy wykonali Collect Day, ja chyba nawet tego, nie, jeszcze nawet Collect Day nie wykonałem, mam na to 9 godzin, ale to zrobię poza materiałem. Dzisiaj najważniejszą rzeczą w Clash Royale jest Royal Recruits Practice, czyli challenge na temat nowej karty. Niestety jej już tutaj nie wygram, ale jest to taka po prostu jakby rekrutacja. Nowa karta do Clash Royale wejdzie za 8 dni i już niektórzy ją mają, ponieważ wygrali ją na challenge, czy kupili w pakiecie, który jest tutaj. On kosztuje 300 gemów, ale ja go nie będę kupował, bo po pierwsze nie mam gemów, po drugie się po prostu nie opłaca, bo wystarczy tydzień poczekać i mamy najnowszą kartę. Royal Recruits będą kosztowali 8 punktów eliksiru, co jest jednym z najwyższych kosztów w ogóle w Clash Royale, to po pierwsze. Po drugie, karta jest ta commonem, więc jest to karta standardowa, jak na 8 punktów eliksiru nie wiem, czy będzie używana. A po trzecie, będzie dostępna chyba na arenie 10, bo to jest Royal, prawda? Czyżby? Nie na 10 arenie, sorry. To gdzie? Arena 7, to będzie Royal Arena, a faktycznie, rzeczywiście. I właśnie na Royal Arenie, arenie 7, będzie dostępna nowa karta Royal Recruits, no faktycznie z królewscy rekruci. I ta karta, no zobaczymy, jak będzie się sprawowała. A teraz przejdźmy do właśnie samej praktyki, czyli oczywiście wchodzimy do wygrania 100 gemów, 400 golda, 200 golda i 100 golda. No w sumie najbardziej mnie interesuje te 100 gemów. Oczywiście zablokowana jest karta właśnie Royal Recruits, no to właśnie, tutaj zobaczycie gameplay, co ja mówię. Przecież tutaj zobaczycie, jak ta w ogóle karta się sprawuje. Ja wam powiem szczerze, że będę tą kartą grał pierwszy raz, bo był na nią wcześniej challenge, gdzie można było ją wygrać, ale ja z tego challenge'a nie skorzystałem, bo nie miałem czasu, żeby w ogóle odpalić gry. Dobra, stwórzmy szybko deck, żeby nie przedłużać filmu. Co by tutaj można wziąć? Jest golem. A no a tak, wszystkie karty są Robin, co ty mówisz? Wszystkie karty to bierzemy. No 8 punktów eliksiru kosztują to te, to nie wiem, czy można wszystko tak brać w sumie, tak teraz pomyślałem. Armia szklętów, armia, zawsze się przyda i może jeszcze Tombstone. Tombstone na wrzucę zamiast armii. Jak to wygląda? Obrona niby jest, za mało powietrza mamy. Dobra, Arrowsy wystarczy chyba jako jeden spell, chociaż nie jestem w sumie pewien. Dobra, Tombstone nie potrzebujemy, bo i tak przecież mamy jeszcze Royal Recruit, one są na... one atakują na ziemi i tylko na ziemi, więc
na powietrze coś sobie weźmiemy na powietrze, może Mega Minionek. Może Mega Minionek, on kosztuje też 3 eliksiry jak Tombstone. No i co? Lecimy z takim deckiem, zobaczymy, czy coś nam się dzisiaj uda wygrać, a jak nie, to i tak tutaj przegrane się nie liczą, więc to jest spoko. Nahuzy The Elites do tej będzie z nami grał. Właśnie, a propos tego klanu Polska, serdecznie was zapraszam do niego. Wymaganie to 4000 koronek, czyli Challenger jeden, tak jak ja w tym momencie mam, bo ja tego Challengera wbiłem. LOL! Co się tak? Co? Ej, LOL! Co jest? Ej, serio! Ale te Royal Rekruty, kurde, są kozak jakieś. Popatrzcie, one ten. Te Royal Rekruty to w ogóle na całą mapę zajmują. To już się nie dziwię, czemu 8 punktów eliksiru. Tarcza idzie na 2 hity. Czy duży damage zabierają? No taki... taki nie najgorszy. Nie ten. Wy to możecie sobie przewinąć. Ja już nie wiem, jaki ten damage, ile tam wynosi. Dobra, rzucimy Hograidera. Będzie ofensywny. Szczerze wam powiem, Jezu, jak ja się tutaj mylę w tych słowach, że w Clash Royale na arenie dawno nie grałem, bo tak chyba z tydzień już, no bo właśnie trzymam się tego Challengera, chcę otrzymać draft chesta za darmo, wiecie, jak jestem taki polski Janusz. Kurde, czemu ten typ ma jeszcze Royal Hogi, ale sobie zrobił deck, nie? Oprócz tego, że mają Royal Recruity, to jeszcze Royal Hogi. No tak, jeśli chodzi o o granie Royal Recruitami, karta taka niby na całą mapę, nie? No ale już widzę, że strasznie wolne są te rekruciki, czyli po pierwsze będą miały problemy z i minionkami, Goblin Gangiem czy armią szkieletonów. Po drugie, no jak się rozdzielą na dwie części mapy, to idą w trójkę. Mają tarcze, mają te takie dzidy jak Spear Gobliny, chociaż nimi nie rzucają. I czy one są dobre, te Royal Rekruty? Powiem wam szczerze, że takie... takie są, nie? Nie są jakieś świetne. Dobra, co by tutaj rzucić? To może sobie w ten sposób rzucimy. Tutaj oczywiście zarusujemy wyżyczkę, bo idzie Goblin Barelka. Widzę, że te Royal Rekruty też szybko padają na same właśnie minionki. Więc z tym nie będzie problemu. I tak szczerze mówiąc, no, ta karta nie jest jakaś mega OP. Taka karta nie najgorsza, ale myślę, że jak na 8 punktów eliksiru nie będzie używana. No bo... kto, kurde, normalny w deku, jeśli jest w top 200, na przykład World, tutaj w Clash Royale, używałby takiej karty? No to jest przecież jakaś masakra. O Jezu, rzuciłem zapaść, ne? O, to jest dopiero masakra, kurde. No nie, stracę wieżyczkę, prawda? No, te Royal Hogi będą uderzały, chociaż nie, 62 HP na wieżę. Dobra, lecimy teraz z szybkim atakiem ofensywnym. Umarł mi minionek, ale dobra. I teraz rzucił gościu Royal Hogi. W ogóle jak to idzie na Arrowsy? Zaraz przekonamy się, jak te Royal Hogi reagują. No proszę, Arrowsy zdejmują na hita tarczę. To jest też ciekawe. Dobra, nie mogę stracić wieżyczki. Dasz radę, robię wybronię 3. Dobra, świetnie, wybroniłem się. I teraz idziemy z atakiem. On rzucił logo na prawo, nie zauważył, że nie ma wieżyczki po lewej. Jest mega teraz. Mamy szansę. Ej, jest dobrze. Mamy wieżyczkę, Jezus, tak, wygraliśmy, haha, kurde, ale gościu w ogóle loga rzucił i nie ogarnął, że nie wziął tej wieżyczki, Royal Rekruty sobie nie poradziły. No i proszę, mamy pierwsze zwycięstwo, trochę się za bardzo podjerałem chyba jak na po prostu jakąś tutaj praktykę. Zagramy sobie jeszcze dwie walki. Dobra, mini pekka, pięknie, oj teraz coś czuję, że to będzie trudniejsza walka, nie, Royal Rekruty mi tutaj uderzą i on zbierał HP. Około 85 punktów na uderzenie, taki jeden Royal Rekrut. No jakiś wysoki damage to nie jest. Dobra, leci Hog Rider. Właśnie, a oprócz tego, że Kaczorek wygrałeś konkurs, to od razu cię informuję, znaczy tak pytam się ciebie, czy jak już zareagujesz i skontaktujesz się z tobą na Facebooku, to czy mógłbym opublikować jakby część konwersacji, żeby udowodnić widzom, że po prostu karta podarunkowa została ci przekazana. To takie pytanie dla siebie. W ogóle zobaczcie, ja nie mogę tych Royal Rekrutów wrzucić na jedną stronę. To jest śmieszne trochę, znaczy nie wiem, czy to jest śmieszne. Aha, wtedy ten... Okej, rozumiem, że teraz te czwórka pójdzie w lewo, tak? Nie. No to trochę bez sensu, co do rekruty. Nie da się jej rzucić w czwórkę na jedną stronę, tylko trójkami idą. 8 punktów eliksiru. No nie wiem, czy to jest jakaś taka... dobra karta, wam powiem szczerze. Dobra, Goblin Gang tutaj. Teraz mini pekka zgasi tego bombera, mam nadzieję, szybko. Dobra, okej. Bombermania już nie żyje. Pomogę sobie tutaj, oj, nie pomogę jednak, teraz sobie pomogę Mega Minionkiem, kurde, rzuciłem tego zapadu, tutaj idą te Fire Spirity, ale na szczęście nie zabiło mi Mega Miniona w 100%, więc spoko. Okej, Goblin Gang sobie poradzi pięknie, rzucił Bombera i w tym momencie zapujemy sobie wyżyczkę, pięknie, ależ to było combo, tylko żeby teraz nie stracić HP na tej wieży głównej.
I Fire Spirit i Bad z Zapem mu strąciłem, więc to był combo dobry boss, timing. Trąciłem. Zobaczmy sobie, jak Royal Recruit sobie poradzą z Witchką, jedną z najgorszych, najbardziej denerwujących kart. Teraz poszły 4 Royal Recruity na jedno skrzydło, bardzo dobrze. I teraz tak, pójdzie tutaj Hog Rider. O Jezu, nie chciałem Hog Ridera, chciałem Pekkę, ale dobra, nieważne. No jak widzicie, druga w nocy już nawet ta chrypa jest. No ale dobra, okej, okay. Pekka w sumie się tutaj przyda, szkoda, że rzuciłem teraz ten Goblin Gang, to był błąd. To był poważny błąd, Robin, o Jezus Maria, nie, no, blokuje mi się Zap i przegrałem, niestety. Myślę, że będziemy kończyli ten film, mimo że nie wygraliśmy i miałem zagrać jeszcze jedną, to ja jestem zmęczony, nie chcę mi się przedłużać tego filmu, więc Kaczorek, jakoś tak, po prostu gratuluję Ci, że wygrałeś kartę. Przypuj nam 20 polubień i lecimy z kolejnym konkursem. O 20 zł, albo PaySafe Card, albo Google Play. Możecie zadecydować w komentarzu. Dzięki za uwagę, do zobaczenia już niebawem. Cześć, cześć, pa, pa.